Martyno, zacznę od pytania, którego w ogóle nie było w planie, no ale jak zobaczyłem cię w tym kombinezonie, to sobie od razu pomyślałem, czy twoja miłość do właśnie kombinezonów jest na tyle duża, że dzisiaj ochoczo paradujesz przy 30 stopniach? Ja jestem zakochana w kombinezonach, w ogóle w prostocie, w lotnictwie szeroko rozumianym, latanie samolotem, śmigłowcem i skoki spadochronowe, więc generalnie we wszystkich tych sportach, sposobach na życie kombinezon jest często używany, więc ja czuję się po prostu jak we własnej skórze. Jestem zahartowana po prostu. Tak, tak, bo to jest po prostu moja bajka. Myślę, że twoją bajką są też nasze sesje zdjęciowe, w których mówimy, przekaz jest taki, że siła kobiet występuje u naszych bohaterek. Jesteś drugi raz jako jedyna właśnie z pań, która będzie u nas na okładce, więc nie mam wątpliwości, że siła w tobie jest, tylko dzisiaj szukam takiego źródła, skąd ta siła się bierze i tak sobie pomyślałem, że jednym z takich źródeł może są mamy i babcie. Jest tak, że ty coś od nich przejęłaś? Co? Absolutnie. W moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, mamy taką bardzo silną kobiecą linię i moja babcia Fela, świętej pamięci, cudowna, silna kobieta z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do świata, czym zaraziła zresztą wszystkich w naszej rodzinie. Moja mama, jeszcze cudowniejsza i wspanialsza kobieta, która ma właśnie ogromną mądrość i dystans do siebie i do świata. I wyobraź sobie, że my przez 45 lat mojego życia jeszcze się nie pokłóciłyśmy. I też zastanawiałam się, skąd we mnie jest duża odwaga, bo uważam się za osobę odważną. I zrozumiałam, że to chyba dlatego, szczególnie teraz, kiedy jestem mamą, że nigdy moja mama mnie nie krytykowała, nie wypominała, nie szydziła i nie powiedziała, a nie mówiłam. Ja po prostu miałam odwagę próbować dzięki temu, mogłam popełniać błędy i nigdy nie zostałam z tego powodu wyśmiana, tylko wiedziałam, że mam pole, żeby popełniać kolejne błędy, bo tylko tak czasami się możemy nauczyć. Was na pewno łączą właśnie jakieś wspólne, nie wiem, zainteresowania, wartości, mówię o międzypokoleniowej tutaj linii, ale trochę jest tak, że jak już masz córkę swoją, Manię, no to pokolenie już się zmienia, idzie do przodu, więc możesz jej przekazywać te same wartości, ale jesteśmy już trochę w innych czasach. Czy to jest właśnie tak, że ty chcesz przekazać Mani dokładnie to samo, czego nauczyły cię mama i babcia? Czy idziesz z tym duchem czasu i rozumiesz, że ona już żyje w zupełnie innej rzeczywistości? Nie mam wątpliwości, że moja córka będzie szła swoją drogą i to już widać w niej. Zresztą zawsze, odkąd pamiętam, była taką bardzo niezależną, młodą osóbką, a ja jej na to pozwalam, bo uważam, że to jest absolutnie świetne. Ma 11 lat, ale ma szerokie pole już do decydowania o sobie, no, w tych sprawach oczywiście, w których może. Chciałabym mojej córce przekazać, żeby była odważna, żeby była niezależna, żeby nie oglądała się na innych w takim rozumieniu, że nawet jeśli wszyscy ci będą mówić, Marysiu, że nie dasz rady, że jesteś za słaba, że jesteś tylko dziewczynką i dziewczynki nie robią takich rzeczy, to ich nie słuchaj i rób swoje. Piękny przekaz i tak jak powiedziałaś, pewnych rzeczy można się nauczyć, ale pewne rzeczy stawia przed nami los. To są takie wyzwania, no, w których musimy sobie poradzić sami. Mam wrażenie, jak sobie patrzę na twoje życie, że takim wyzwaniem musiało być samotne macierzyństwo. Czy ty uważasz, że to cię jakoś mocno ukształtowało? Ja w ogóle uważam, że te doświadczenia, trudne doświadczenia, wyzwania sprawiły, że jestem dzisiaj tak silna i zahartowana. Tyle razy upadłam na kolana i tyle razy się podniosłam, że ja już wiem, że nie ma sytuacji, z której ja się nie podniosę. Ale to samotne macierzyństwo to jest coś, co na pewno zdeterminowało mocno moje życie, moją relację z Marysią. To jest też coś, co sprawiło, że jesteśmy na pewno bardzo blisko siebie. Bo kiedy jesteś pojedynczym rodzicem, samotnym, samodzielnym, to wiesz, masz ogromne poczucie odpowiedzialności. Wiesz, że wszystkie decyzje spoczywają na tobie i że jesteś tym punktem odniesienia dla dziecka, więc to jest też szalenie zobowiązujące. A dzisiaj jest już trochę tak, że możesz sobie odpuścić, bo nie musisz być już jednocześnie mamą i tatą? Ja nigdy nie chciałam być mamą i tatą i wydaje mi się, że nie da się zastąpić takiej straty w życiu i nigdy nawet nie próbowałam tego zrobić.